jak w każdy poniedziałek również rozmawiamy o gospodarce i o gospodarce z moim kolejnym gościem, już niestety ostatnim, Piotr Palutkiewicz, ekonomista, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, witam Ciebie Piotrze, zaraz już Ciebie zobaczę. Dzień dobry Pani redaktor, cześć Ilona, dzień dobry Państwu. Jeszcze się nie widzimy, ale to za chwilę nastąpi. No właśnie, pracodawcy, przedsiębiorcy, tak naprawdę dzisiaj co liczą? Czy liczą już straty, czy jeszcze nie? Bo tak jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, mówimy tutaj o tej sytuacji związanej z zamknięciem cmentarzy. Premier Mateusz Morawiecki mówi, terenowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, także KOWR, odkupią od producentów i sprzedawców kwiaty i rośliny, które byłyby sprzedawane w tych dniach przed cmentarzami. Z funduszu COVID zrefundujemy też koszty samorządów, które prowadzą podobne akcje. Piotrze, czy jest nadzieja w tym ciemnym tunelu dla tych, którzy w tych dwóch, trzech dniach robili często zarobki na kilka kolejnych miesięcy? No właśnie, tutaj wydaje się, że pierwsza lekcja jest taka, że nie do końca rząd przemyślał, że jest rzesza przedsiębiorców, którzy utrzymują się właśnie z tych dwóch, trzech dni w okolicach Wszystkich Świętych, czyli sprzedawców zniczy i kwiatów. Dobrze, że się rząd zreflektował, czyli ten program pomocowy powstał. Szkoda, że zabrakło połączenia jednego z drugim, to znaczy to naprawdę wiele, to nie są zawsze przedsiębiorcy, to są osoby, które dorabiają raz w roku poprzez właśnie założenie takiego punktu targowego pod cmentarzami i stanowi to dla nich dodatkowe źródło dochodu. Tutaj też należy pochwalić obywateli, którzy jakby samodzielnie, oddolnie ruszyli na pomoc tym firmom. Po swojej okolicy, sam zresztą kupiłem chryzantemy i po swojej okolicy widzę, że naprawdę były kolejki w tych punktach, gdzie te chryzantemy można było kupić, więc jakby obywatele wzięli sprawę w swoje ręce. No jest jakaś nauczka dla nas wszystkich, czyli po pierwsze, że znowu doszło do tego zaskakiwania przedsiębiorców w ostatniej chwili, w zasadzie na kilka godzin przed wdrożeniem w życie decyzji. No dobra jest taka, że jakaś tarcza mała pomocowa dla tych branży dość szybko została wdrożona. Szkoda, że jedno nie było połączone z drugim. Redaktor Tomasz Sokiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, mówił o tym, że ta decyzja została tak późno wprowadzona ze względu na bardzo długie, intensywne rozmowy z wirusologami, że do końca, no właśnie, tutaj była różnica zdań. Czy w taką narrację możemy rzeczywiście uwierzyć? Ciężko powiedzieć, bo jakby za kulisami nie byliśmy tych decyzji. Natomiast powiem, jakie mam wrażenie z tych wszystkich wdrażania tych jesiennych tarcz, że brakuje trochę komunikacji, to znaczy rząd nie pokazuje do końca analiz, podstaw do podejmowania takich decyzji. Jest mały chaos informacyjny, to znaczy, że jeszcze w środę, w czwartek przedstawiciele rządu mówili, że cmentarze nie zostaną zamknięte, no i w piątek okazuje się, że jednak są. Ta przewidywalność byłaby bardzo pożądana, żeby wszyscy przedsiębiorcy i my, obywatele, wiedzieli, czego się spodziewać, choć oczywiście trzeba brać pod uwagę, że sytuacja epidemiczna jest tak zmienna, że niektóre z decyzji zapadają z dnia na dzień. Więc mając pewne zrozumienie dla dynamiki sytuacji, jednak ten większa komunikacja i większa przewidywalność jest konieczna, żeby firmy w tym trudnym okresie wiedziały, na czym stoją. W dziennikach również czytamy, będą zmiany warunków dla przedsiębiorców korzystających z tarczy finansowej PFR, którzy wykażą, że przez drugą falę pandemii obroty ich firm spadły. To brzmi obiecująco, szczególnie, że rzeczywiście będą porównania z tymi innymi miesiącami, więc tutaj chyba nie powinno być problemów z odzyskaniem środków. Czy może ty widzisz jakieś tutaj wątpliwości? No my dość mocno analizowaliśmy w Związku Przedsiębiorców ZPP w tą tarczę i nazywamy ją bardziej planem minimum. To znaczy te rozwiązania, które w niej są, to taki właśnie minimum, które jest potrzebne, aby te firmy uratować, no ale potrzebny jest drugi krok, czyli trzeba iść dalej. I tutaj nie mówimy nawet, żeby wystosować tak szeroką pomoc, jaka była widoczna, jaka miała miejsce przy wiosennym lockdownie. Bardziej tutaj mowa o takie prawną tarczę, to znaczy właśnie ochrona firm
przed zmiennym prawem. To jest trochę związane z tym, co wspominaliśmy o tym zaskakiwaniu przedsiębiorców, ale nawet po okresie lockdownów trzeba zapewnić takie długie, przewidywalne prawo dla firm. To znaczy, żeby podatki, akcyzy, opłaty nie rosły z kwartału na kwartał, ale żeby zapewnić taki 12-miesięczny przewidywalny okres, w którym na pewno nie będzie zmieniało się prawo dla firm i tym samym dla obywateli. Czyli po pierwsze przewidywalność, po drugie brak nowych opłat i podatków. To jest takie wsparcie, które na pewno będzie przydatne dla firm. No jeszcze trzeci element, czyli na przykład dla gastronomii mamy fajny pomysł, czyli aby branżę gastronomiczną, która jest w najtrudniejszej sytuacji, jako pierwsza i najbardziej dotykana przez lockdowny, wystosować do niej specjalną preferencyjną pomoc w postaci ujednolicenia stawki VAT do 5%. Więc tego typu tarcze, takie korzystne ulżenie firmom w tym trudnym okresie, w naszych analizach wychodzą, że jest najbardziej racjonalne. Takie decyzje są najbardziej racjonalne. Dzisiaj wielu przedsiębiorców, tych, którzy wciąż pracują, mają otwarte na przykład zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, zadają takie pytania również nam, dziennikarzom, czy będzie ten oficjalny lockdown, czy będą zamknięte już wszystkie przedsiębiorstwa. Czy na taką sytuację może w obecnej sytuacji gospodarczej pozwolić sobie rząd, no ale też weźmy, no też biorąc pod uwagę niestety wyniki dane z Ministerstwa Zdrowia? Właśnie i co odpowiadacie, bo nas jako Związku Przedsiębiorców i Pracodawców też pytają przedsiębiorcy, czy będzie lockdown, a my musimy odpowiedzieć, że nie wiemy. Z jednej strony mamy zapewnienia przedstawicieli rządu, że nie będzie lockdownu, no ale już trochę mamy takie doświadczenia, że rząd zapowiadał, że lockdownu nie będzie, tydzień później się okazuje, że jakaś branża w ten lockdown wpada, więc mamy taki pełzający lockdown. A oczywiście zastrzegamy, że wiemy, że sytuacja jest dynamiczna, no ale trzeba dążyć za wszelką cenę do tego, aby nie ograniczać dalej działania gospodarki, czy to wspomniane przez ciebie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne. Tam wszędzie są zatrudnieni ludzie, tam wszędzie jest tworzony produkt krajowy brutto. Jeśli zamkniemy te punkty, one pociągną za sobą inne firmy. Trzeba pamiętać, że wspomniana branża restauracyjna to nie tylko branża restauracyjna, to także firmy, które dostarczają produkty żywnościowe, to firmy, które wytwarzają napoje, to browary, gorzelnie, to są także nawet firmy reklamowe, które robią graficznie menu albo grafiki dla restauracji. To jest firmy leasingujące sprzęt, to jest szereg branży powiązanych, więc jeśli zamykamy jeden sektor, trzeba liczyć się z tym, że gdzieś nam w gospodarce, w innym miejscu ten lockdown wyskoczy bokiem i w trudnej sytuacji znajdzie się bardzo często branża, której zupełnie nie wiązalibyśmy właśnie z tą, którą zamykamy. Więc za wszelką cenę trzeba dążyć do tego, aby nie ograniczać kolejnych sektorów gospodarki, a wręcz przeciwnie, przy zachowaniu odpowiednich wytycznych, zdrowego rozsądku i najdalej idących zasad bezpieczeństwa, jednak nie zamykać na klucz kolejnych branż, sektorów i punktów handlowych czy też gospodarczych. Tak, to jeszcze chciałam ciebie zapytać o to, czy powinniśmy się spodziewać na koniec tego 2020 roku wzrostu cen, patrząc na obecną inflację na całym świecie? Na pewno tak. Nie wiemy, jak dużego wzrostu cen. Ostatnie dane oscylują w około 3% w Polsce. Inflację mamy na zbliżonym poziomie na całym świecie. Ale jednak poprzedni miesiąc pokazał, że w Polsce była najwyższa inflacja w całej Unii Europejskiej. Więc trzeba się spodziewać jakiegoś wzrostu cen. Ceny zawsze wzrastały. Ta inflacja jeszcze mieści się w granicach celu inflacyjnego, ale najbardziej niepokojące jest to, że te ceny rosną, a będzie trzeba się spodziewać, że wynagrodzenia nie będą rosły już tak szybko, jak rosły w poprzednich latach, więc de facto będziemy zarabiać mniej, nawet jak dostaniemy kilku. Średnio w gospodarce będziemy mieli do czynienia z 3-procentowymi podwyżkami wynagrodzeń i przy 3-procentowej albo wyżej inflacji to de facto wynagrodzenia nam nie wzrosną. I to jest najbardziej jakby niepokojące z punktu widzenia widzów zjawisko. To jeszcze ostatnie pytanie, bo mamy ostatnią minutę. Informacja, niektórzy się cieszą, niektórzy się nie cieszą. Piątka dla zwierząt w obecnym formacie, formule trafia jednak do sejmowej zamrażarki, tak zwanej. Czy ta informacja ucieszyła rolników?
ucieszyła, więc tu jakieś pozytywne informacje po tym całym pesymistycznym 10 minutach, które dostarczaliśmy informacji z gospodarki, to jest na pewno dobra informacja. I ona trochę zamyka klamrą tą naszą rozmowę, bo mówiliśmy o nieprzewidywalności prawa, o zaskakiwaniu przedsiębiorców i niestety ta piątka dla zwierząt miała te cechy. To znaczy zostali rolnicy zaskoczeni w zasadzie z dnia na dzień i już od za przyszłego roku ich działalność miała być ograniczona. Więc dobrze, że rząd się zreflektował i z tego rozwiązania się wycofuje, choć oczywiście na dobrostanie zwierząt wszystkim powinno zależeć. Powinniśmy wdrożyć takie rozwiązanie, które zapewnią ten dobrostan, ale nie zakazujmy działania poszczególnym branżom, bo to jest najgorsze, co w tym właśnie kryzysowym okresie można wdrożyć, czyli jeszcze bardziej zamącić w tej gospodarce, jeszcze bardziej komuś dokręcić śrubę. To jest najgorsze, czego wszyscy przedsiębiorcy chcieliby widzieć i doświadczać. I tutaj już na tym stawiamy kropkę. Ja cały czas trzymam kciuki mocno za polskich przedsiębiorców. Mam nadzieję, Piotrze, że ty również. Bardzo dziękuję. Walczymy. Piotr Polutkiewicz, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, był Państwa i moim gościem. Ja już się z Wami żegnam. Życzę dobrego dnia. Dnia, w którym będziemy wspominać naszych bliskich. Oni są z nami, na pewno, tam na górze. Do zobaczenia.